tu gdzieś przerwało, ale jako, że ten kawałek materiału zawsze sprawia jakieś problemy ludziom, w sumie nie wiem czemu, będzie to powtórzone, że tak to ujmę. Zaczniemy sobie jeszcze raz od początku. Jama ustna to miejsce, gdzie zęby rozdrabniają pokarm, a język miesza go ze śliną, w której znajdują się enzymy trawienne. Tu mamy ślinianki. I teraz tak, ślinianki wydzielają do jamy ustnej ślinę, która nawilża pokarm i ułatwia jego połykanie. Zawarte w niej enzymy trawienne rozpoczynają trawienie cukrów. Ślinianki, tutaj idzie ślina i pokarm trafia do gardła. Gardło jest wspólną częścią układu pokarmowego i oddechowego. Kieruje pokarm do przełyku. Przełyk transportuje pokarm z gardła do żołądka. Żołądek jest narządem, w którym odbywa się mieszanie i trawienie pokarmu. Teraz kolejne, tutaj mamy wątrobę i trzustkę. To, co one wydzielają, trafia do dwunastnicy, który jest początkowym fragmentem jelita cienkiego. I tu mamy ich opisy. Wątroba jest największym narządem układu pokarmowego. Do jej zadań należy m.in. unieszkodliwienie trujących substancji, np. alkoholu, oraz wytwarzanie żółci, która umożliwia trawienie tłuszczów. Żółć jest wydzielana do początkowego odcinka jelita cienkiego. Jej nadmiar jest magazynowany w woreczku żółciowym. Tutaj jest woreczek żółciowy. Trzustka wytwarza sok trzustkowy, wydzielany podobnie jak żółć do początkowego odcinka jelita cienkiego. Sok trzustkowy zawiera enzymy trawienne, które rozkładają cukry, tłuszcze i białka. Widać wątroba, trzustka i to one wydzielają swoje enzymy do początkowego fragmentu jelita cienkiego. Jelito cienkie to narząd, w którym zachodzi ostatni etap trawienia, a także wchłanianie cząstek składników pokarmowych do krwi. Jelito grube jest narządem, w którym z niestrawionych resztek pokarmu formuje się kał, odbyt. Otwór kończący jelito grube, przez który jest usuwany kał. I tu jeszcze mamy wyrostek robaczkowy. Strawiony pokarm jest wchłaniany do krwi. Cząsteczki strawionego pokarmu przenikają przez ściany jelita cienkiego do krwi, a następnie wraz z nią docierają do wszystkich komórek ciała. Tam są wykorzystywane np. do budowy komórek lub jako źródło energii. Niestrawione resztki pokarmu trafiają do jelita grubego, skąd są stopniowo usuwane przez odbyt w postaci kału. Widać odbyt pięknie. Jak dbać o układ pokarmowy? Przed każdym posiłkiem umyj ręce, ponieważ zmniejsza to ryzyko zachorowania na niektóre choroby układu pokarmowego. Jedz warzywa, owoce i pieczywo gruboziarniste. Wspomaga to przesuwanie treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego. Samo na przykład płatki owsiane albo jednorazowe. Staraj się jeść posiłki o stałych porach, przy estetycznie nakrytym stole i w miłej atmosferze. Wpływa to pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Czyli jak rodzice was się pytają o oceny w szkole w trakcie posiłku, należy im przypomnieć, że w szkole ci uczyli, że należy jeść w miłej atmosferze. Rozdrabniaj dokładnie pokarm w jamie ustnej, ponieważ ułatwia to trawienie. To najważniejsze. Pożywienie zawiera składniki pokarmowe: cukry, tłuszcze, białka, witaminy, sole mineralne i wodę. Układ pokarmowy jest zbudowany z przewodu pokarmowego i narządów wspomagających jego pracę: ślinianek, trzustki i wątroby. W trawieniu, czyli rozkładzie składników pokarmowych na bardzo małe cząstki, biorą udział enzymy trawienne. Pokarm jest trawiony podczas przesuwania się przez kolejne odcinki przewodu pokarmowego: jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i jelito grube. W wyniku trawienia pokarmu powstają cząstki składników pokarmowych, które są wchłaniane w jelicie cienkim do krwi. Niestrawione resztki pokarmu są usuwane z organizmu w postaci kału. Sobie jeszcze raz to powtórzymy: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, wątroba, trzustka. Jelito cienkie to w środku i jelito grube to dookoła i odbyt. I mamy przewód pokarmowy. I tu jeszcze ślinianki w to wchodzą.